Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie tą oto roślinkę. Jest to nolina wygięta, potocznie zwana stopą słonia bądź nogą słonia ze względu na jej charakterystyczny pień. Roślina pochodzi z Meksyku, gdzie rośnie razem z kaktusami i z sukulentami. Preferuje stanowiska widne, lecz nie na bezpośrednim słońcu. Dosyć odporna, bardzo prosta w uprawie. Jest to roślina długowieczna, dlatego rośnie bardzo długo. Ten mój egzemplarz ma 4 lata. To znaczy u mnie jest 4 lata. Kupiłem ją w znanym markecie jako roślinę 25 cm. Pieniek był naprawdę taki. Przez 4 lata urosło się jej tyle. Szkodników praktycznie brak. Podlewanie w sezonie raz na 3-4 tygodnie. Bardzo obficie, lecz nie przelewając doniczki. Korzenie noliny są bardzo, bardzo delikatne, dlatego nie powinno się jej często przesadzać. Przesadzanie raz na 2-3 lata. I taką charakterystyczną cechą, jak już będziemy widzieć, że roślinka puszcza coraz to mniejsze listki, wtedy to jest znak, roślina daje nam znak, że wymaga przesadzenia, że korzenie wypełniły całą donicę, no i należy przesadzić, ale trzeba uważać, trzeba to robić ostrożnie, bo korzonki są bardzo kruche, bardzo można je uszkodzić. Nawożenie nawozem wieloskładnikowym z małą ilością azotu wytrzymuje spadki temperatury takie jak do plus 1, nawet 0. W tamtym roku troszeczkę przesadziłem, dostała przymrozkiem minus 2, dlatego widać te suche liście. Nie powinno się tak zostawiać długo rośliny na zewnątrz. No jak widzicie, ona rośnie bardzo długo, te liście zostały z nią aż do tej pory. Zimowanie powinno odbywać się w temperaturze 3-5 stopni na plusie, w widnym pomieszczeniu. Szklarenka, oranżeria, no jak nie macie takiego pomieszczenia, widny, chłodny pokój, okolice 15 stopni, bez podlewania. Właśnie w tej bulwie znajduje się cały magazyn wody potrzebny roślinie do przeżycia, może być niepodlewana nawet 4-6 miesięcy i po takim okresie spoczynku roślina na wiosnę zaczyna intensywny wzrost i dzięki temu ta bulwa staje się coraz większa, rozrasta się. To chyba tyle na temat noliny. Co nie dopowiedziałem, pytajcie w komentarzach. Pozdrawiam i do kolejnego. Cześć!